Pierwsza część konferencji pomeczowej po spotkaniu Lech II Poznań Błękitni Stargard. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0-3, a najpierw o komentarz poprosimy trenera gości Adama Topolskiego. No trzeba jasno powiedzieć, że ten mecz nie mogliśmy przegrać, przejechaliśmy tu po wygraną, mimo z całym szacunkiem dla przeciwnika, bo przeciwnik ma bardzo dobrych piłkarzy w swoim składzie i żeśmy szanowali przeciwnika, ale nam nic nie pozostało jak grać o zwycięstwo. No, i tak się mecz układał, graliśmy bardzo ostrożnie, w pierwszej połowie stworzyliśmy sytuację, ale nie zdobyliśmy bramki, mieliśmy o jedną więcej od Lecha. No, w drugiej połowie wyszliśmy tak, żeby 20 minut pograć, żeby nie stracić bramki, no i ostatnie zmiany, które wprowadziliśmy, to po to, żeby grać o zwycięstwo, no i te zmiany były trafione w 100%, one dały taki efekt, że wygrywamy dzisiaj silnym Lechem 3-0 na wyjeździe i po bardzo dobrej grze. Bardzo dziękujemy za ten komentarz, gratulujemy utrzymania i do zobaczenia w przyszłym roku na drugoligowych boiskach. Tyle trener przyjezdnych, Adam Topolski, a za chwilę druga część konferencji. Druga część konferencji pomeczowej po spotkaniu Lech II Poznań Błękitni Stargard, a teraz z nami już drugi gość, czyli trener Kolejorza, Rafał Ulatowski. Poprosimy o krótki komentarz. No, nie ma co mówić, że sezon za nami, bo przegraliśmy w tym ostatnim meczu i to będzie na pewno rzutowało na naszą głowę, na nasze myślenie przez jakiś czas jeszcze. Ten dzisiejszy wynik dzisiejszego meczu i szczególnie nasza postawa od straconej bramki 0-1 w 70 minucie, bo myślę, że do tej 70 minuty nie można było wskazać zdecydowanego faworyta, kto wygra ten mecz, bo przypomnę, że mieliśmy swoje sytuacje sam na sam Bartka Bartkowiaka, Huberta Sobola, później Szolek Jacenko też miał bardzo dobrą sytuację. Można to było przynajmniej zremisować albo strzelić jedną lub dwie bramki. Tego będę bardzo żałował, bo pożegnaliśmy się z tym sezonem, który trwał u nas rok kalendarzowy, bo 27 lipca w zeszłym roku pojechaliśmy na swój pierwszy drugoligowy mecz do Elbląga. Za nami sezon pełen wzlotów, pełen upadków, pełen takich rzeczy, z których wyciągniemy na pewno konstruktywne wnioski. Uczyliśmy się piłki seniorskiej i w przyszłym roku też się będziemy uczyć tej piłki seniorskiej, no bo widzimy już, że będą parli zawodnicy z rocznika 2003, czyli 17-latkowie, którzy dzisiaj też po raz kolejny pokazali się w drugiej odsłonie na boisku i z tymi zawodnikami też będziemy musieli osiągnąć ten sam cel, który był w tym roku, czyli utrzymanie się na poziomie centralnym, bo jako Akademia widzimy, że to daje bardzo dużo plusów. Było nam w momentach wielu bardzo trudno, bo no gramy z dorosłymi mężczyznami. No, my wychodzimy młodzieżą, uczymy się tej dorosłej piłki, dajemy się czasami przepychać, poniewierać na boisku, ale ten charakter nasz zawsze mamy przy sobie i tam do tej 70 minuty myślę, że dzisiaj pokazaliśmy się, że zasłużyliśmy na drugą ligę. Natomiast od 70 minuty to wyciągniemy bramki, jakie straciliśmy, popatrzymy, kto popełnił jakieś błędy, czy te formacje całe i z optymizmem i z wiarą będziemy przystępować do nowego sezonu, też jako drugoligowcy. Dziennikarz Polskiego Radia Poznań Wojciech Bernard przysyła serdeczne pozdrowienia i chciał zadać pytanie o podsumowanie sezonu, ale myślę, że już trener w pełni temat wyjaśnił. Tak więc pozostajemy tylko przy pozdrowieniach i gratulacjach z powodu utrzymania. Dziękuję też wszystkim ludziom, którzy nas wspierali. Dziękuję ekipie medialnej, czyli wam, bo byliście bardzo blisko nas na każdym kroku. Dziękuję też całemu pierwszemu zespołowi, trenerom, sztabowi, tym zawodnikom, którzy schodzili, którzy chcieli grać w każdym meczu, bo nie powiem złego słowa na żadnego zawodnika, bo było widać, że też im zależy na tym, żeby rezerwy grały w drugiej lidze. No i na pewno to smutno mi, że przegraliśmy dzisiaj, bo przegraliśmy za wysoko. Nie możemy tak przegrywać, natomiast pewnie przyjdziemy do domu, jutro rano się obudzimy i jak spojrzymy, że jesteśmy w drugiej lidze i będziemy czekać na kolejny etap rozwoju naszej akademii na drugoligowych boiskach, to na pewno jakoś tak ten humor będzie lepszy. I dlatego właśnie drugiej drużynie Lecha Poznań należą się gratulacje za ten Dziękuję sezon. Również jeszcze oprócz tego wszystkim tym, którzy wysyłają do mnie miłe SMS-y czy WhatsAppy, że fajnie, że młodzież, że daliśmy radę, że w górę serca niech zwycięży Lech. Dziękuję bardzo, trenerze. I tyle właśnie trener rezerw Lecha Poznań Rafał Ulatowski. Bardzo dziękujemy za ten sezon i do zobaczenia już w kolejnym.